Cześć, witajcie, z tej strony Pirackie Klocki. Dzisiaj chciałem zaprosić was na makietę z filmu Czerwony Kapturek Historia Prawdziwa. No jest to takie moje, nie chcę powiedzieć, że świeże odkrycie tego filmu, chociaż nie powiem ja ten film dopiero odkryłem no, kilka ładnych lat po premierze. Chociaż no ten film to jest jednak bądź co bądź już trochę wiekowy. Ja to w ogóle tą płytkę mam z drugiej ręki, więc po prostu była tańsza. No, no tak to się oglądało w telewizji ten film, ale no w końcu odkryłem, że Chyba pora kupić tą, ten film na DVD. No i pff, taka wersja, taka jak żadna, po prostu warto uważam, że ją mieć. Eee, a ja Was już zapraszam na oglądanie makiety. Postanowiłem otworzyć tutaj tą początkową scenę filmu, scenę wręcz można powiedzieć otwierającą film, czyli od razu już na miejscu zbrodni, kiedy wszyscy są, no i zaraz mają się zacząć przesłuchanie. E, uznałem, że to chyba będzie najlepszy moment, w ogóle tak kiedyś się zastanawiałem, czy by nie zbudować całego domu tej babci, ale uznałem, że to by było jednak coś zbyt dużego, ja już wybaczę, nie mam po prostu aż tylu czasu na makiety. Już nagrałem ich sporo i po prostu, no, będą u mnie jakiś czas wisiały na kanale i będą po prostu jakieś miały swoje odstępy, żeby też e, się nie wspukać w ciągu dwóch tygodni ze wszystkich materiałów, więc mam nadzieję, że to rozumiecie. Ale w każdym razie, no, myślałem, że czasami nie ma co przekombinowywać, jakichś zbyt dużych makiet budować. Wszystko postanowiłem zbudować w takim, jakby tutaj powiedzieć, oprawce, podstawce. To jest spowodowane tym, że po prostu nigdy nie robię takich podstawek, a do takiej makiety postanowiłem jednak bądź co, bądź zrobić. W kolorze czerwonym, nie czarnym, jak to jest zwykle oficjalne, ale mam nadzieję, że rozumiecie, no bo tutaj jednak czerwony kapturek, więc musi być i czerwona podstawka. No i tutaj taki imbryczek, zastanawiałem się, czy nie dać koszyczka ze słodyczami, ale dałem imbryczek, żeby pokazać, że to jest dom babci. A w tej makietce, no mam nadzieję, że chyba wszystko ojąłem, co było tam na zdjęciu. Znaczy ja sobie po prostu zrobiłem screena filmu i po prostu otwarzałem. No i mamy tutaj po prostu zegar stary, no kanapę wiadomo, ten fotel wilka. Jeżeli ktoś mnie zapyta, co to są te takie bułeczki, można by powiedzieć, po bokach, to jest po prostu takie przedłużenie fotelu, i tam babcia chyba coś miała na szydeł na ten fotel, więc starałem się to otworzyć. No i dalej takie brązowe, takie fragmenty, które możecie tu widzieć. To po prostu są elementy rozwalonego stolika przez drwala chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tam się w tej scenie tyle działo, więc może sobie w ogóle powinienem sobie odświeżyć ten film, ale no, wybaczcie, nie zrobiłem tego. No i w każdym razie, no z tyłu są taśmy policyjne, no bo wiadomo, że tu doszło do zbrodni, ktoś tutaj ukradł słodycze. No i że LEGO nie ma oficjalnie zrobionej jakiejś tam taśmy klejącej, jakichś w ogóle takich na to rzeczy, więc musiałem po prostu tylko dać taką zwykłą, żółtą, po prostu taki zwykły klocek, yy, gładki, no i po prostu, chyba jak coś tam kojarzę, że jacyś nadrukowicze, że ich tak nazwę robią, takie nadruki na te taśmy policyjne, ale niestety nie wiem gdzie ani jaki parafii, więc ja się w ogóle na takich trochę kastonowych, tych nadrukowych elementach nie znam. Raz tam chyba tylko wyczaiłem um, tą monalizę do mieszkania państwa paździołków, i na tym jest koniec. A jeżeli chodzi o figurki, to zbudowałem tutaj wilka. I wiercika. Oczywiście wiercik był tylko jednym po prostu odlewem. Nie jest tutaj nic skomplikowanego. Zwykła wiewiórka. No ale no w sumie, no inaczej chyba się nie dało go zbudować. No chyba, że taką może troszeczkę pokrakło, pokrakę z takich wielu elementów, jak czasami jakieś zwierzęta wyglądają w Lego krator. Główka może mogłaby być trochę ciemniejsza, ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Swetry jest od Harry'ego Pottera. No i zwykłe ciemnoszare nóżki. I w sumie tak teraz żałuję, że chyba nie dałem ogonu tutaj ale w sumie nie wiem, czy ten, ta jedna postać przebrana za wilka w sumie miała ten ogon, więc może nie ma czego żałować. A z drugiej strony, w sumie on też musiał usiąść u mnie na makiecie, więc w sumie chyba dlatego nie dałem mu tego ogona, jeżeli go mam. Bo nawet nie wiem, w sumie, czy mam taki element i czy w ogóle taki element w lego istnieje. Więc tutaj trochę mała skucha, mała gafa, ale mam nadzieję, że mi ją wybaczycie. Dalej zbudowałem Drwala, który dostał angaż. No i tutaj. No, jego zbudowanie nie było ani łatwe, ani takie tanie. Bądź, co bądź, bo jednak ma drogie elementy. Jedyne co ma chyba tanie tu główkę i nóżki. ich Bafara to akurat była okazyjnie, był okazyjnie kupiony gdzieś tam, więc no to akurat miałem farta, nie powiem. No i w ogóle cała figurka powinna trwała być, wiem, że bardziej taka, rozbudowana, jak to było w animacji, ale, no, po prostu tutaj te elementy do niego mi pasowały. No, z kibarciej bardziej rozbudowanych figurek w LEGO to mamy chyba tylko tego Hagrida, więc no, małe pole do popisu i do zbudowania takiej postaci, więc no, mam nadzieję, że rozumiecie, czemu ta postać nie jest taka rozbudowana, jak w animacji. No i w każdym razie, jak wspominałem, ten Tochi bawara jest ogólnie bardzo drogi. Mi się udało go jednak kupić za bardzo śmieszne małe pieniądze. Bródka, no, kosztowała mnie 2 zł, Też ją oddzielnie kupowałem. W jakiejś mixie w ogóle czaiłem taką muśnięknięte od ucha do ucha, twarzyczkę to mu ją dałem. No w sumie ona chyba jest od Alexa z Nexon Knights, czy tam nie pamiętam jak ten gościu się nazywał. Chyba nie jednak Alex. No i w każdym razie, tosik. Yy, co ja gadam, yy, Kapelusik jest od tego kosmicy przebranego. No mam nadzieję, że dobrze interpretuje taki bawarski, bo miał być po prostu mały, a takich małych za bardzo nie ma. No ale mam nadzieję, że też ten niebieski odcień no, przypomina jak najbardziej zielony i że tutaj jednak bądź co bądź do tej postaci pasuje. Jeżeli chodzi o babcie bucket, no to tutaj nie miałem już w ogóle najmniejszych problemów z budowaniem jej. Yy, po prostu. Dodałem jej tutaj białą perukę od tej pani arystokratki z najnowszej serii. W ogóle, jak oglądałem pierwszy raz tą animację, jako się jakoś tak mocniej zachwyciłem. No i po prostu. Mówię, kurczę, naprawdę fajnie by było to jest tak dobra animacja zbudować ją tutaj z Lego. No dobra, może nie za pierwszym razem tak zrozumiałem to, ale tak mówię, zacząłem się zastanawiać, jakby tutaj zbudować te postacie i mówię, kurczę, chyba się da. No i w ogóle tak powstała ta makieta. Jeżeli chodzi o twarzyczkę, to mi spadła z nieba, bo. Chyba kilka dni przed zbudowaniem tej makiety yy, byłem w legustorze. no i akurat wyczesałem taką tutaj główkę, więc no tutaj mi pasowała kula normalnie do tej pani. Yy, tutaj mam ten torsik, może trochę mógłby być lepszy, ale mało jest takich różowych, takich poważnych, takich ubranek. Yy, no i takie nóżki te krótko-długie, więc one mi po prostu bardzo pasowały, żeby babcia bucket mogła na przykład usiąść. No i czerwony w kapturek, czyli główna postać tutaj całej, całego filmu. Chciałem powiedzieć już o powieści, ale to też, ale akurat ja akurat buduję tutaj wersję filmową, a nie bajkową. Ale w każdym razie, no, miałem po prostu ją od minifigurek, więc tutaj nic trudnego nie było. I jedyne co tutaj zmieniłem, to podmieniłem jej te nóżki, te krótkie czerwone na te dłuższe. No i to była jedyna zmiana, żeby tutaj mi po prostu pasowała, żeby mogła usiąść. No i co, to w sumie chyba wszystkie postacie omówione dokładnie, starałem się zrobić to jak najlepiej i mam nadzieję, że Wam pasowały do takiej mojej adaptacji, mojej małej makietki z czerwonego kapturka historii prawdziwej. Na koniec napiszcie, jak Wam się podobała makieta, jak ją oceniacie i czy była udana. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!